Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was w kolejnej bitwie na liście dobitych miesiąca. No i tym razem będzie, moi drodzy, niszczyciel tieru 5, czyli kamikaze. Za jego sterami siedzi Jaroshima, czy jak to tam się czyta, Jaroshima, no jakoś tak. Także tutaj bitwa z moim skromnym udziałem, bo nie zrobiłem tutaj wiele. No jest to tier i klasa, na której nie czuję się zbyt mocno, więc tutaj zostało wybrane to ze względu na konieczność zdobycia większej ilości bazowego expa niż ja zdobędę. No i tutaj się to udało, niestety tutaj nieprzekroczony jest próg 2500 punktów, przy czym jest to tier 6, więc uznałem, że ta bitwa jest na tyle dobra, że nie musi tego progu przekraczać. Tu jest naprawdę cała masa fragów dla tego kamikadze. Ja to sobie grymaszczyjem zagrałem, jak zagrałem, tak zagrałem, zginąłem jak gówno na środku, no ale cóż, bitwa w wykonaniu Jaro jest bardzo fajna, także obejrzyjmy sobie piąteczkę, moi drodzy. Nie ma lotni, nie ma radarów, można coś tutaj będzie poszaleć. No i jeszcze takim krótkim słowem sprostowania odnośnie ostatniej bitwy, która się pojawiła na kanale. Tam wiele osób mi zarzuca, że no niepotrzebnie mówię, że ktoś gra źle, skoro robi na rankedzie 200 tysięcy. Nie chodzi o to, co zrobił, tylko w jaki sposób to zrobił, bo ranked nie jest typowym randomem. Gdyby sobie naplunkał 200 tysięcy, zrobił dwa fragi i tyle bazowego expa na randomie, to jest co innego. Yoshino jest okrętem do gry na dystans i wcale bym się tam nie dziwił, ale na rankedach to raczej takie było mordowanie, granie pod gwiazdkę. No nie było to grane tak, jak powinno być grane. Także tu jest problem, że to nie jest gra pod rankeda. Na randomie byłoby zupełnie inaczej, no ale tam 200 tysięcy, gdzie HP się odnawia okrętom, to nie jest jakoś tam też kosmicznie dużo. Widziałem wyniki grubo ponad 300, także krótkie sprostowanko. Płyną pierwsze ryby. Pierwsze ryby przeleciały przez dym. Drugie już się ładują. Przeładowanie na kamikadze jest dosyć szybkie. Tu gdzieś było widać jakieś ślady po wystrzałach, czy tam smugi po pociskach, jak to woli. Bezpiecznie opluty torpedami cały dym. Widać, że ten dedek tu stoi, wchodzi jeszcze full taka. O, właśnie V sobie wyjechało. Nasze kamo to 5-4, więc musimy sobie tutaj jakoś pomóc. Widzę, że Jaro zaczyna rozciągać tutaj dym. Kilka pestek trafiło w Niemca. No i tutaj Furutaka ma chęć na torpedy. Wejdzie? Coś wejdzie chyba. Niestety Furutaka nam zniknęła teraz. I nie weszło nic. Wykręciła. Teraz schowamy się w dymku. Torpedy będą gotowe za dosłownie 3-4 sekundy. I będziemy pana na Furutace karmić znowu metalowymi rybami. A jeżeli pokaże więcej burty, no to raczej już będzie ciężko mu to wyminąć. Jak widzicie, na razie też bez straty HP. Przejąłem sobie kapa i sobie tam siedzę po cichutku. Wykryte kamikaze, ale wystarczyła jedna torpeda. Mamy pierwszą krew, moi drodzy. Taka dobitka już była, bo Furutaka została bardzo mocno bita przez nasze okręty. W ogóle ta bitwa nie miała się pojawić w tej kolejności tutaj na kanale. Miał tutaj być Benham z przegranej bitwy również, też nie spełniającej progu 2500, ale gracz, który przysłał mi powtórkę na Benhamie, po prostu się pomylił, przysłał mi nie tą powtórkę i dlatego tej bitwy nie ma. Aż się zdziwiłem, że w trakcie nagrywania raptem obraz mi się kończy i to wszystko. Po prostu nie ta powtórka została wysłana. Ja tu sobie przejeżdżam. Płynę sobie na środeczek, bo tam jest niszczyciel, tu jest sporo okrętów przeciwnika, więc stąd się wycofałem. I tu przypłynął sobie kamikadze. Mam tu kapitana z Grozowoja na tym okręcie, ale no, no nie jest to tier ani klasa, na której czuję się jakoś komfortowo. Jeżeli gram na dedekach, to gram raczej na wyższych tierach i też idzie mi to średnio na jeża. Raczej jestem teraz przyzwyczajony do grania na krążownikach. Na razie mamy tylko 6700, jednego fraga co prawda, ale mamy pierwszą krew tutaj. Tu ładnie płynie, ładnie. Byleby się tylko zasięg nie skończył. Raz, i dwa, i trzy. Trzy torpedy w celu. Weszło z... Nie, naprawił się. Warto by go działami dokończyć, chyba że ktoś to zrobi za nas, ale widzę, że Jaro tutaj otwiera ogień. 600 punktów to powinien szybko spaść ten okręt. No i mamy drugiego fraga, 36 tysięcy na liczniku. Tutaj mamy V-170, który jest dosyć blisko mnie.
Jaro sobie teraz znika. Mamy tam kilka okrętów przeciwnika w ogóle niezainteresowanych tym, co się dzieje na kapie. Nasze okręty też, York, Surrey, Zara i Gneisenau opilnują zajętego przez przeciwnika kapa, żeby go przypadkiem nie odbić, sorry. Torpeda na ryjek dla pana na V-170 i mam też jednego fraga. I puszczam sobie dyma, bo teraz będzie niebezpiecznie ze strony tych okrętów, które będą płynęły z A. No i tu dałem się zrobić jak dziecko niestety. A w tym czasie Jaro sobie płynie ganiać okręty, które pilnują też krawędzi mapy. Na dole jest ich trochę więcej. Jest Koenig, Colorado. Tutaj mamy Surreya, Scharnhorsta i Furutake. Przy czym Surrey widać w jakiej kondycji jest. 5000 HP na nim zostało. Przyspieszymy troszeczkę, żeby nie oglądać takich nudnych momentów. O, jest Scharnhorst na 8 km. I Furutaka płynie w naszym kierunku. Kto będzie torpedowany? Czy tu będzie jakieś przełożenie robione? Nie, Scharnhorst się odwraca, więc możliwe, że Furutaka będzie naszym celem. Teraz zobaczymy. No ja teraz dałem się złapać na hydro Nurberga, no i tam raczej długo już nie pociągnę. Także tu mnie trochę oszukali. Potrzebnie zresztą siedziałem tam w dymie. I umarłem. Sprzedałem mu kilka cytadel i poszedłem do portu. A tymczasem Jaro torpeduje sobie Furutakę, która chyba pięknie wkręci nam się w jedną z torped. A nie, jednak ominęła. Przyspieszamy, następne torpedowanko będzie za sekund 10. No ale tu wchodzi nam Furutaka, która może chcieć nasze torpedy przytulić. Chociaż już odkręca i raczej nie dożyje na tyle długo, żeby te torpedy do niej dopłynęły. Tak jest, tracimy okręt. Jest 6 do 6 w okrętach. 36 tysięcy na liczniku nadal u Jaro. No i ta Furutaka teraz już chyba się nie wywinie z tych torped. Uuu, pięknie. Dwie torpedy wystarczyły, żeby Devasta wsadzić. Mamy 60 tysięcy i trzeciego fraga. Teraz możemy sobie poganiać Scharnhorsta. 7 do 6 w okrętach. 3 fragi na koncie. Przyspieszymy nieco. Mamy Scharnhorsta, Koeniga i Colorado. Został tylko Shores i Visby gdzieś tam na dole krążący. Także jest sporo celów, które można bardzo przyjemnie i łatwo sfragować. Poszła pełna wiącha torped Scharnhorsta. On tu raczej kursu nie będzie zmieniał, bo nie ma do tego powodów. Wie tylko, że jest wykryty, no ale to wszystko może go tutaj spotować. Jaro chyba już pewny swojego trafienia, bo Scharnhorst nie wiem, czy w ogóle odwraca, czy zmienia kurs. Nie, płynie jak płynął. Więc torpedy powinny wejść. Jaro sobie już powoli kieruje się w stronę Koeniga. Już nie, jeszcze tutaj zerka. Zerka, czy torpedy wejdą? Wejdą tylko dwie. Centralnie. Uuu, detonacja. Pięknie. 93 tysiące na liczniku. Dwie torpedy wystarczyły na Scharnhorsta. Druga dewastacja. Druga dewastacja, druga detonacja chciałem powiedzieć, ale nie. Drugie dewastujące uderzenie i detonacja zrobiona na Scharnhorście. 93 tysiące na liczniku, 4 fragi. No i gonimy sobie dwa pozostałe pancerniki wroga. Nasz Visby zamordował nam Iron Duke'a, ale mamy 200, prawie 40 punktów przewagi nad przeciwnikiem, także spokojnie. Mamy dwa kapy do końca bitwy, 5 minut, jeżeli się nic nie zmieni. No i pędzimy torpedować dalej. Ponaddźwiękowo włączymy, aby się tylko powtórka nie wykrzaczyła. Znaczy nasz Gneisenau nam też raczej długo nie pożyje, więc można by spokojnie tuż torpedować. Mamy dwa pancerniki na blisko. Visby i Shores gdzieś tam na końcu świata. Jest Visby. Colorado teraz pewnie zmieni kurs. Pytanie o ile. No jesteśmy wykryci. Jaro używa takiego przy... O, jedna torpeda w celu. 101 tysięcy na liczniku.
kolejna wiącha płynie w kierunku pancernika. No i tam jest jeszcze König, sobie pływa. Nasz Gnajzena ma pretensje do ich Colorado, że nie dało się storpedować. Jak w ogóle można tak zagrać? No tu będzie ciekawie, bo tych wrogów jest tu sporo. Torpedy płyną w kierunku pancernika. Tu mamy 2600 HP na Wizbim. Mamy Krakena. Jedna torpeda wystarczyła na Colorado. I będzie ostrzał, czy tylko torpedowanie. Płyną rybki z Europejczyka, ale udaje się... Tak, ta salwa wykręcona, a druga poszła całkiem obok, więc na spokojnie. No i zaczynają działać teraz nasze armatki. 1400. Niestety reload jest dosyć długi na tym okręcie, więc to nie jest aż tak komfortowe, ale powinno wystarczyć na to, żeby Wizbie go zatopić. On jest bez torped teraz, więc na spokojnie. Pięknie, no i wystarczy teraz zniknąć. Szczors jest też na ogrysku, tam 1000 HP mu zostało. 6 fragów, 106 tysięcy na liczniku. C4800 tutaj na kamikaze zostało hapsa. No tutaj łatwo powinien wpaść frag i tam jeszcze torpedy płyną w stronę pancernika. 500 hapsa, jeszcze jedna salwa wystarczy. Tutaj srogo, dwa pożary, ale nie bez naprawki jest jaro w tej chwili. Jedna pestka wystarczyła. No i niestety jaro zatopiony, ale płynie jeszcze tam ostatnia salwa. Jedna torpeda z zalaniem. 115 na liczniku, wsparcie jeszcze nam tutaj wpada. No i myślę, że ten König się albo dopali, albo się zatopi. Na razie damage jeszcze leci. Trzy, 2900, 2600, cały czas spada. Duży kaliber jeszcze nam tutaj wpada. Mamy dwa devasty. Pierwszą krew Krakena, wsparcie duży kaliber, ładny komplet odznaczeń. No i tylko draśnięcie, ósmy frag, moi drodzy. Wynik przedstawia się następująco, także bardzo ładna bitwa. No i za tą bitwę Jaro tutaj wygra sobie okręt ode mnie. No i 122 tysiące, 8 fragów, 2 devasty i komplet osiągnięć, jak już wspominałem. No ale bazowy exp niestety poniżej 2,5 tysiąca, niewiele ponad 2, no ale to jest piąty tier, więc można to wybaczyć. No i z mojej strony na dziś to wszystko, także do usłyszenia, moi drodzy, cześć. I na razie.